Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego trzeciego modułu kursu Potrzeby i problemy osób chorych i niesamodzielnych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Potrzeby zdrowotne są to takie odchylenia w stanie zdrowia pacjenta lub jego środowiska, kiedy trzeba podjąć niezbędne kroki, aby nie dopuścić do skutków negatywnych dla zdrowia. Potrzeby dzielimy na wyrażone, czyli te, z którymi pacjent zgłasza się samorzutnie, niewyrażone, czyli te, które mogą być ujawnione za pomocą badań pogłębionych. Potrzeby zdrowotne obrazowane są z pomocą teorii Góry Lodowej. Około 20% realnych potrzeb społeczeństwa to potrzeby wyrażone, utożsamiane z wierzchołkiem tej góry. Pozostałe 80% to potrzeby niewyrażone, ukryte, tak jak podwodna część Góry Lodowej. Diagnoza oznacza rozpoznanie jakiegoś stanu rzeczy na podstawie jego cech, objawów, w oparciu o znajomość ogólnych prawidłowości panujących w danej dziedzinie. Diagnoza potrzeb stanowi nieodzowny element procesu pielęgnowania i jest podstawą do ustalenia planu pielęgnowania i jego realizacji. Diagnoza odnosi się do trzech poziomów funkcjonowania człowieka: samodzielny. Samodzielnie potrafi zaspokoić potrzeby, rozwiązać problemy. Przy pomocy. Wymaga pomocy przy zaspokajaniu potrzeb, rozwiązywaniu problemów, np. robienie zakupów, załatwienie spraw urzędowych, toaleta poranna, sprzątnięcie mieszkania i tym podobne. Niesamodzielny jest całkowicie uzależniony od pomocy opieki osób trzecich, w tym opiekuna medycznego. W diagnozowaniu pacjenta uwzględniamy zgłaszane przez niego dolegliwości, np. temperatura, ból, ruch, urojenia, niemożność wykonania czegoś, zakupy, pranie, toaleta, funkcjonowanie społeczne, sytuację socjalną klienta i jego rodziny, udzielone świadczenia socjalne. Analizę przeprowadzonej diagnozy dokumentujemy w dokumentacji funkcjonującej w placówce. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.